Lubicie śniadania na słodko? Ja raz na jakiś czas bardzo lubię. Dlatego dzisiaj przygotuję karmelizowane jabłka i do tego jeszcze dodamy żurawinę i płatki owsiane. Na rozgrzaną patelnię wlewam wodę. Od razu do tego dodaję dwie duże łyżki miodu. Mieszam razem, żeby się połączyło. Zostawiam, żeby się zaczęło gotować. W tym czasie przygotuję sobie jabłka. Jeżeli skórka z jabłek jest bardzo twarda, to możecie jabłka obrać. Dorzucam jabłka na patelnię, mieszam, przez chwilę zostawię, żeby się ładnie zarumieniły i żeby sok z jabłek trochę odparował. Gdy jabłka już są takie półtwarde, dodaję płatki owsiane, dodaję żurawinę i na samym końcu dodaję cynamon do smaku. Możemy podać na dwa sposoby. Gorące bądź na zimno. Jakiś czas temu robiłem bardzo fajne ciasto, które się nazywa wiewiórka. Niektórzy z Was na pewno to ciasto znają. Możecie sobie zerknąć, jak to ciasto wygląda. A ci, co nie mieli okazji jeszcze robić tego ciasta, to zachęcam, żeby spróbowali, bo jest naprawdę bardzo fajne. Ciasto wiewiórka z orzechami i jabłkami. I tak naprawdę nasze karmelizowane jabłka z żurawiną i płatkami owsianymi są już gotowe, ale możemy jeszcze śmiało dodać tutaj jogurt albo naturalny serek skyr. To zależy, co macie ochotę zjeść na śniadanie. Ja dodam serek skyr naturalny. I tak naprawdę nasze słodkie śniadanie, a być może podwieczorek, jest już gotowe. Myślę, że to właśnie bardzo proste danie wyląduje na jednym z czołowych miejsc naszej playlisty na desery. Piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy, czy Wam się podobało. Na dzisiaj tyle i nie zapomnijcie o daniu łapkę w górę i zaznaczenie dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami. Cześć, do zobaczenia.